Witajcie. Dzisiaj jest piąteczek, Wiątunio. Pozdrowienia dla... O, proszę. Przyszła. Widzicie ją. Pozdrowienia dla Tomi76. Tomi, jak ciebie nie ma rano, to ja nie wiem, co ja mam zrobić. Gabrysia, a później... No chodź do mnie. Chodź. Przyszłaś. Moje niedobre. No chodź, kurka. Czemu ty wychodzisz, a później mnie prosisz? Czemu ty wychodzisz? No i jeszcze ucieka. Chodź, siadaj tu. I wychodzimy, idziemy do siebie. Musisz zjeść przecież. I ona, słuchajcie, tak wychodzi. Lata tak nie wiadomo po co. Nie bój się, chodź. O. Tak. Kureczka jesteś? Widzicie? Ogólnie dzisiaj sprzątam, tu ogarniam, bo przecież wszystko zapuszczone, nie? Tak? Niusia mała. Idziesz do siebie już? Co, patrzysz na kurę? Kureczka ciągle codziennie ta sama wychodzi i codziennie ona za mną biega. Nie wiem, czemu tak ma. Sprzątam Jankowi. Zrywam parkiet. Ciężko idzie. Wnusia tam na myszy chodzi. Coś, jakiś wypadek potężny się stał. Jak małpo, czarna. Co? Głodna jesteś? Idziesz, mizia, miziu, miziu. Miziu, 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 miziu. 4 stopnie dzisiaj, ale trzeba sprzątnąć, nie? Na zimę. Miziu, miziu. Miziu, miziu, miziu. Jeszcze? Jeszcze miziu, 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 miziu. Grube futro, zobaczcie, jakie grube futro zdobyła. O, jaki podszerstek mizia ma. Podszerstek masz? Podszerstek masz? A te tam stoją. Nie chcą wyjść. Patrzcie. Po raz kolejny zerwały. Ja tutaj im rzucam takie drzewa do obgryzienia. No one tak obgryzają. Zobaczcie. To jest z tej strony. O. Szyba była w nie. Ale się zmyła. I to szybko. Folia też się zmyła. Tylko trytek tych spinaczy dużo poszło. I zobaczcie, one tak sukcesywnie, sukcesywnie. O. Jedzą. Tak ty. Jedzą, obgryzają. Tutaj już łatałam, łatałam. Zobaczcie. Nie polecam. No co chciałaś? Miziu, miziu? Byś tylko się miziała. Pokaż się, zdjęcie ci porobię. No, także idę do Janka i jego salopei małej. Janka i Agatki. Taki syf tu jest, że szkoda gadać. Janeczek mój. Nie bój, Janeczku. Zaraz tu im posprzątamy. Chodzi ładnie. Agatka, wyłaź, bo sprzątam. Wychodź. No wychodź. Chodź. Chodź, Agatka. Wychodź. Chodź. Dobra. Działam. Ponownie. Dzisiaj jest dzień następny, czyli... Sobota, już jest późno, ale postanowiłam zrobić ten serek z gwiazdnicą,
z żółtlicą, znalazłam jeszcze lustrze, tak, znalazłam jeszcze trochę koperku u siebie tam w folii. Jeszcze tam można wybrać parę rzeczy. Jeszcze mam na dworze melisę z miętą i tutaj dałam tej gwiezdnicy też, no bo oczywiście napar będę z niej sobie piła. Dopiero wróciłam, kozinę dowydoiłam i dzisiaj się słucham, kto tu nocha wsadza, już wreszcie gotuję im mięso i już tutaj Państwo zagląda. Do tego będę wykorzystywała taki serek, śmietany, akurat taka, bo zawsze kupowałam z Tesco, bo ona była bez tego karagenu, a ta jest z karagenem, no niestety Tesco już nie mam. I patrzcie, dzisiaj się ucieszyłam, bo chińskie przepióreczki złożyły mi, chińskie mam w domu, na górze tam, chińskie złożyły mi jajeczko dzisiaj, wczoraj. A jeszcze mam jedno w stodole, zapomniałam wziąć. Przepiórki, które stoją na dworze, dziwne, nie? W takim nieocieplanym, ale zniosły, no dobra. Co by tu powiedzieć o tej gwiezdnicy? No, gwiezdnica to jest roślinka jednoroczna, słuchajcie. Ona nawet kiełkuje pod śniegiem, także można ją znaleźć pod śniegiem, jeżeli ją kojarzycie. Zaraz wam pokażę tak z bliska może. No, trochę widać. To jest właśnie gwiezdnica. Ja nie wiem, co z tym aparatem się dzieje. No i ona jest znana od stuleci w medycynie ludowej. Co tu można o niej powiedzieć? W różnych krajach występuje i tam właśnie od stuleci ją wykorzystują i w medycynie i jako pokarm. Zawiera wiele substancji bioaktywnych. Czyli takie na przykład jak saponiny, flawonoidy, witamina C, PP, B1, B2, no i E na przykład też, sole mineralne. W kuchni to można ją wykorzystać jako dodatek do sałatek, to jako baza do zup niektórzy robią i niektórzy robią na przykład pierożki czy naleśniki i takie dodają do fety po prostu to z cebulką na słono. No i przede wszystkim ona poprawia pracę jelit, oczyszcza, detoksykuje organizm, pracę nerek i wątroby również. Także jest bardzo wartościowa. No i przyspiesza przemianę materii. Ja ją tutaj sobie dodałam do mojej mięty. No i to po prostu trzeba zalać tak garść na oko zawsze. Zalać ją nie wrzącą, ale gorącą wodą i odczekać chwilę i sobie tak popijać przez cały dzień. Natomiast żółtlica pochodzi z Ameryki Południowej, ale ona jest wrażliwa na mróz. Ja się sama zdziwiam, że ona tam jeszcze rośnie, wiecie, u mnie tam. Wykorzystują ją jako można ją zmiażdżyć i położyć na ranę, ona przyspiesza gojenie ran, tak trochę antyseptycznie też działa. No, na przykład napar, czyli zalewanie tak ciepłą, gorącą wodą, nie wrzącą, no i odczekanie trochę, aż się zaparzy, działa jak świetlik. Słuchajcie, na oczy można robić pukanki na oczy. Co jeszcze? No, patrzcie, one mi tu siedzą. Ty jesteś głodna, tak? Co
co tu jeszcze? No na przykład utarta z olejem, oliwą z oliwek, olejem z pestek winogron, to działa żółciopędnie, oczyszcza jelita, reguluje wypróżnianie. Zaraz wam dam. Pipin, zaraz. Co ciekawe, to na przykład na lokalnych straganach w Ameryce, nie w Azji, ale chyba w Ameryce też. W Azji na lokalnych straganach jest normalnie sprzedawana. Taka w kiściach, pęczkach widziałam. Dodatek do sałatek może też być. No i tak samo można ją wykorzystywać jak gwiezdnicę, ale niektórzy nie lubią jej smaku, bo ona ma taki trochę dziwny smak, jak to by go określić. Stęchły, o. Niektórzy tak, mi to tam nie przeszkadza. Ale po obróbce cieplnej ona nabiera takiego orzechowego smaku. Dobra, także ja to posiekam i widzimy się później. No i tak, postanowiłam dodać jeszcze cebulki, czyli cebulka, gwiezdnica i żółtlica, ten koperek. Tak. No i oczywiście do smaku, jak tam wam pasuje, nie? Ciutkę pieprzu. Zaraz może ja wezmę lewą. Ciutkę pieprzu. Ciutkę sol. Muszę mi ciszej mówić. Soli to akurat tutaj. Sol kłodawska, słuchajcie. Oj, ten pieprz zaczął. No i mieszamy. Coś jeszcze można dodać według uznania. Kto tam lubi rzodkiewkę albo coś. Myślę, że jeszcze śmietanki. Wiecie, to takie tłuszczowe, bo ten serek Capri to jest typu włoskiego. Dużo zawartość tłuszczu, także sam raz dla low carb albo keto. No, mieszamy. Serek wyszedł super. Naprawdę. Polecam. Tutaj mam, zalałam miętę, gwiezdnicę i trochę cytryny dałam. Co jeszcze dodałam? Melisę. No i tak wszyscy pijemy. To się, można to później troszeczkę rozcieńczyć, nie? Bo nie jak zawsze jest stężenie tak, jak powinno być. Ale sałatka absolutnie wyszła, naprawdę polecam. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Dzięki za oglądanie, cześć.